Kończy się rok 2022, więc chyba czas na kilkuzdaniowe podsumowanie tego wszystkiego, co działo się w tym niezwykłym roku. Niezwykłym w taki sam sposób, w jaki każdy rok naszego życia jest niezwykły. Ten o tyle inny dla mnie, że zdeterminowała go katastrofa na mojej rzece, na Odrze, o której pewnie wiecie, o moim zaangażowaniu w sprawę też pewnie wiecie. Co to zmieniło? No, z artysty, który opowiadał pięknie tej rzeki, musiałem przemienić się w wojownika, który walczy o jakąkolwiek dobrą przyszłość dla tego miejsca. Nie tracę jednak nadziei, mimo że katastrofa wciąż trwa i myślę, że ktoś, kto jest zainteresowany tematem, wie, że sprawy nie mają się wcale dobrze. Wierzę jednak w to, że uda nam się ostatecznie wygrać nie boję się tego nazwać słowa, wojnę o przyszłość tej rzeki i niebawem to my weźmiemy odpowiedzialność za to, jak ta rzeka ma wyglądać, bo jak na razie pomysł i plan realizowany przez stronę, która obecnie zarządza tą rzeką, no przynosi takie skutki, jakie przynosi. Widzimy najbardziej zniszczoną rzekę w Europie, wielką katastrofę ekologiczną i właściwie żadnych rozwiązań na tę chwilę ku temu, żeby próbować załatwić tę sprawę, rozwiązać tę sprawę. Nie tracę jednak, tak jak mówiłem, nadziei i wierzę w to, że za kilka lat spotkamy się nad Odrą w pięknym Parku Narodowym i ta rzeka zupełnie zmieni swoje oblicze. Z podsumowań. No, przyprowadziłem piękną łódkę z Wisły, Pychówkę, nie wiem, czy ją tam widać za moimi plecami. Policzyłem, że w tym roku przepłynąłem jakieś 3-4 tysiące kilometrów, 3,5 tysiąca dokładnie, według mojego kapitańskiego dziennika. No, w przyszłym roku plan jest na to, żeby zrobić przynajmniej dwa razy tyle. No, pływanie rzeki to jest właściwie to, co no to co najważniejsze, przynajmniej dla mnie w tym momencie. Co dalej? No właśnie, a są jeszcze działania artystyczne. Były trzy płyty. Ciemno, Ukoi, Porzecze, muzyka. W tym roku muzyka. Niestety katastrofa zmieniła we mnie to, że przestałem nagrywać dźwięki natury. Nie wiem, być może jakaś podświadoma żałoba. Wychodzę tak samo w teren, jaki wychodziłem, ale sprzętu ze sobą nie biorę. To nie ten czas, ale wierzę w to, że za chwilkę ta moja ciekawość rejestrowania tych dźwięków obudzi się na nowo. Co do planów, co do tego, co będzie dalej, czekają do wydania dwie płyty, które z muzyką, które są gotowe. No, ta ilość tej muzyki, która rodzi się we mnie, jest dosyć duża, ale jest to absolutnie przyjemna i fantastyczna sprawa móc dzielić się z wami tym wszystkim. Miło wspominam koncerty, których było dużo. Była piękna trasa z Miedzianką, było masę koncertów nad rzeką i w różnych innych miejscach, trochę warsztatów, trochę działań związanych z Rzecznym Uniwersytetem Ludowym, który wspólnie z załogą statku Kultura tworzymy. Były też słuchowiska, gdzie nie było gitar, gdzie nie było tego wszystkiego, było słuchanie i siedzieliśmy wspólnie i słuchaliśmy nagrań natury i te spotkania są dla mnie totalnie inspirujące i uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy z zamkniętymi oczami często po raz pierwszy słuchają tych dźwięków i potem przychodzą po tym wszystkim dzielić się tym, co przeżywali. No, słuchanie natury, w ogóle słuchanie, to jest coś, o czym w ogóle nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Miałem też, czy też mam plan, ale właśnie dowiedziałem się całkiem niedawno, kilka dni temu, że nie zostałem stypendystą, mimo, no, uważam, niezłej umiejętności pisania dobrych pomysłów i dużego doświadczenia w realizacji projektów. Nie dostałem stypendium ministra na projekt związany z rzekami, bo z czym więcej. No, chyba nie dziwię się, ktoś, kto obserwuje, co się dzieje, to co ja robię, to wiadomo, że te światy się po prostu nie przecinają. Wierzę jednak, że ten projekt zrealizuję i niebawem wam o nim opowiem, bo może zrobimy go wspólnie. Wierzę w to, że
Chcemy słuchać o rzekach, chcemy oglądać rzeki, chcemy czuć rzeki i z pewnością moja osoba jest dobrym pomostem między tymi światami. Chciałem podziękować Wam wszystkim za słowa wsparcia, które płyną do mnie gęsto i często, czy to w sprawie działań nadrzecznych, czy w sprawie muzyki, czy w sprawie zdjęć, czy tego wszystkiego, co robię. No to jest też karma, która jest potrzebna, zwłaszcza w tych trudnych momentach, kiedy ma się w domu policję, albo kiedy się jest zastraszanym, albo kiedy się dzieją te wszystkie rzeczy, które pewnie przechodzi każdy aktywista zaangażowany w chęć zmiany tego świata na lepszy. Nie tracę nadziei w żaden sposób, jeśli chodzi o rzekę, nie tracę nadziei, jeśli chodzi o katastrofę na Odrze, w tym sensie, że zrobimy z tym porządek. Nawet jeżeli ta katastrofa wciąż trwa i na tę chwilę ciężko zobaczyć jakąkolwiek zmianę, myślę, że to jest tylko kwestią czasu, a odzyskamy tę rzekę dla nas, dla ludzi, którzy po prostu żyją nad nią i są tu z nią. Jak widzimy, obecny model zarządzania prowadzi nas tylko do katastrofy, której nawet nie można zatrzymać. Rzeki są nasze. Pozdrawiam Was serdecznie z nad Odry i mam nadzieję, że ten następny rok będzie równie cudowny jak ten. Do zobaczenia i do usłyszenia nad Odrą.